Jesteśmy na bocznicy schód Sędzimira na hałdy, na których prawdopodobnie są wysypywane odpady hutnicze. Zbyt wiele nie wiem o tym miejscu. Tutaj pokazuję wam teraz kadziowozy. Tu jest tor, który jest czynny, który teraz widzicie. Tutaj jest też Irmina z nami. No i sobie tutaj stoimy. Nie wiem, jak długo tutaj będziemy. Jest to bardzo klimatyczne miejsce. Tutaj obok jest jeszcze drugi tor, który wam mogę pokazać, który też jest czynny. Bo tutaj jest jeden czynny, tu jest jeszcze drugi czynny. On jest tutaj, jest bardzo klimat duży tutaj. No i nic, my sobie tu stoimy, jest to, no cóż ja mogę powiedzieć, no widzicie chyba, co tutaj się wyprawia. To jest tor, tu jest tor. To jest tor, czynny. No to czy ja mam coś więcej mówić? No chyba nie ma sensu. Tutaj jesteśmy teraz w takim miejscu. Jest to całkiem w jakimś sensie dobrze znane miejsce, jeśli chodzi o Hutę Sędzimira, ponieważ jeśli chodzi o bocznicę do Huty Sędzimira, ponieważ jest to takie najbardziej odkryte miejsce, do którego można sobie przychodzić. Ponieważ jesteśmy tutaj na ulicy publicznej, po której można się poruszać i tu jest normalnie bocznica. Tam w tamtym miejscu, w którym byliśmy przed chwilą, gdzie były te opuszczone jakby takie kadziowozy, tam za bardzo nie można się poruszać swobodnie. Można też tam różne fotki by porobić, ale trzeba by troszkę poczekać, nie jest to proste. Chwilę tam staliśmy, nic nie pojechało, teraz jesteśmy tutaj. Także no zobaczymy, tutaj oczywiście jest to bardzo klimatyczne miejsce. Tak, no i tutaj na pewno jeżdżą częściej niż tam, gdzie byliśmy przed chwilą, ale też nie oznacza to, że za chwilę coś pojedzie. Także no zobaczymy. Szkoda, że jest tak mało miejsc, w których można się dostać z tej huty całej. Ale fajnie, że w ogóle coś jest. Ciekawi mnie jeszcze ta główna bocznica, która odchodzi od stacji Kraków Nowa Huta. Jesteśmy na głównej bocznicy prowadzącej do Huty Sędzimira. Tak jak widać, jest tam sporo lokomotyw. Tutaj S251, o ile dobrze widzę. Tam dalej jest S200, turbostonki. Jest tam dużo lokomotyw. To jest ta główna bocznica, ale jesteśmy po południu, więc nic teraz nie jedzie. Taką zależność zauważyłem. Także tam coś chyba po prawej jedzie, zaraz to jesteśmy na tej bocznicy do Huty Sędzimira, nic tutaj się nie jedzie. Podejrzewam, że dlatego, bo jest po prostu już popołudnie. Przed chwilą tam byłem, udało mi się zrobić pewne zdjęcia, także fajnie. Ale no tak, ze zdjęcia bardzo cieszę, ale no niestety nic nie jedzie. Trzeba by tu przyjechać o wcześniejszej porze. To też tak nie powinno być, że o takiej godzinie już kompletnie nic się nie dzieje. Ten vlog nie miał zakończenia, więc teraz nagrywam dodatkowy taki klip, który będzie właśnie zakończeniem vloga. Wtedy tamtego dnia nie udało mi się nagrać żadnych przyjazdów. Z kolei udało mi się zrobić zdjęcie tej S200. No i to jest tyle, także w tym odcinku to wszystko, w tym no, dość krótkim odcinku, w którym też, no, powiedzmy sobie szczerze, nic specjalnego się nie działo, to by było na tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miejmy nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie się działo troszeczkę więcej, no ale cóż, poczekamy, zobaczymy.